lipca bieżącego roku. Zarządzeń mało, z tego względu, że ten okres między sesjami nie był długi. Referat gospodarki, referat budownictwa. Będę się tu oczywiście powtarzał, no ale to jest sprawozdanie mówiące o realizowaniu naszego trudnego budżetu, też trudnego. Nadal trwają prace związane z remontem domu ludowego w Glinie i w Laskach. Stan zaangażowania prac jest większy w Laskach, ale z tego względu, że miejscowości Glina najpierw zgodnie z założeniami specyfikacji najpierw trzeba było wykonać tak zwaną iniekcję, odczekać tam jakiś dłuższy czas, już nie pamiętam, około 3 miesięcy i po tym terminie dopiero wykonawca wejdzie z kolejnymi robotami. Podobnie trwają prace związane z remontem Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoforskiej. Niestety poinformuję Państwa, że 27 lipca ten termin planowany na zakończenie tego projektu nie będzie zrealizowany z tego względu, że niestety te odbiory, bo po zakończeniu robót najprawdopodobniej ten termin będziemy musieli przenieść na miesiąc październik i w tej sprawie wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, już pełna zgoda, wstępna zgoda jest o przedłużenie tego terminu, bo formalnie na ten moment mamy czas na zakończenie robót do końca sierpnia i potem jeszcze miesiąc czasu na rozliczenie, czyli całość zakończyłaby się z końcem 30 września, ale z uwagi na no niestety liczne wymogi różnych służb odbierających ten budynek, między innymi Straży Pożarnej, Sanepidu, no trzeba niestety dostosować się do tych wymogów, bo oczywiście musimy uzyskać decyzję o użytkowaniu tego budynku i okazało się, że pewien zakres robót, który nie był uwzględniony w tej umowie z wykonawcą, jak na przykład drzwi gdzieś tam do kotłowni są za 10 cm za wąskie, a ponieważ jest tam droga ewakuacyjna, strażak postawił wymaganie, że te drzwi muszą być 10 cm szersze. No i niestety trzeba to wykonać. Ponadto jeszcze trzeba zamontować klapę oddymiającą. I oczywiście, no to proszę Państwa, jest wielka teoria, ale no, takie są wymagania, takie są przepisy. W każdym bądź razie to nie było przewidziane w zakresie tego wykonawcy. Trzeba było znaleźć wykonawcę innego, który to wykona. Kosztuje to prawie 15 tysięcy złotych. No i moment, coś tu nie gra. To projektant nie wiedział o tym, że to było projektowane? No właśnie, że to nie zostało uwzględnione. No to było projektant. Nie, jest opis oczywiście w projekcie, że należy dostosować cały budynek do wymogów, przepisów nowych, zmieniających się i tak dalej. No i teraz w zakresie robót tego wykonawcy tego nie było. Bo poszedł na łatwiznę, ale... Ale te przepisy obowiązują od 95 roku. Ale dobrze, no proszę Państwa, no powoli. Niecały zakres został objęty u tego wykonawcy, bo jak wiadomo, budynek był budowany w latach 70. Wymagania się zmieniają. Nie możemy teraz obarczać tego wykonawcę tą robotą, bo po prostu nie miał tego w zakresie. Natomiast gdyby nawet miał to w zakresie, to też trzeba było jakaś firma, która musi to wykonać. Znaleźliśmy tą firmę w Łodzi. No ale to jest nie problem, proszę Państwa. Problem jest taki, że no oczywiście będzie kosztować to 15 tysięcy, jest to zlecone, termin wykonania, no, jak pamiętam, około 3 tygodni. Ale moglibyśmy zakończenie tego projektu zrobić w miesiącu sierpniu.
ale z tego względu, że jest to właśnie sierpień, to proponujemy zrobić to w październiku, bo wiadomo, sierpień, wakacje, wyjazdy, czasy, żniwowanie i no, można powiedzieć, że zainteresowanie będzie dużo, dużo mniejsze. Oczywiście wykonywaliśmy również telefony do osób, które no, będziemy zapraszać. No niestety, w sierpniu każdy wypoczywa, wyjeżdża, a chodzi o to, żeby no, ten projekt, ten ostatni etap w postaci no, pokazania tych smaków królowej wody był taki bogaty, obfity i no, z dużą ilością uczestników, no i przede wszystkim przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, bo proszę Państwa, projekt się nazywa dla przypomnienia umacnianie wizerunku województwa łódzkiego. Także tu nawet rozmawiałem na dniach gminy z panem przewodniczącym sejmiku województwa, który stwierdził, no, że no niestety w sierpniu się po prostu nie uda. No i za wszelką cenę chcę tutaj ściągnąć pana marszałka, a w najgorszym przypadku wicemarszałka, bo w tym projekcie jest to napisane w ten sposób, że ma to być uroczystość ogólnokrajowa. Także to dotyczy rozliczenia. No, proszę Państwa, było to ładnie tak opisane i dzięki temu udało pozyskać się pieniądze, no ale teraz trzeba po prostu to do końca wykonać. Jeszcze Donald przyjedzie. Być może. Będziemy oczywiście pukać. Jeszcze dalej trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji, projektowej. Właśnie dla tych wywłaszczanych dróg, to jest miejscowość Bujny, ulica Słoneczna, ulica Spacerowa w Woli Krzysztoforskiej, ulica Beznazwy, zaprojektowana. Jest już w tym temacie złożony wniosek do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim właśnie o uzyskanie decyzji wywłaszczeniowych. Także bądźmy dobrej myśli, że w końcu to zakończymy, ale no to też jest właśnie taka długa, skomplikowana procedura wywłaszczania. Czyszczenie rowów w miejscowościach Radziątku, Roczyce II, Ebola, Krzysztoforska, Siomki, Kacprów wraz z stawieniem przepustów, koszenie trawy w Woli Krzysztoforskiej, parku, przy Gminnym Ośrodku Kultury, skwerek, skarby przy rolniku, targowisko i tak dalej. Sprzątanie przed i po dniach gminy Wola. Oczywiście zawsze nasza grupa z referatu gospodarki komunalnej uczestniczy w tych porządkach, bo pracy jest mnóstwo. Również w zakresie sprzątania, czyszczenie przystanków na terenie gminy, montaż przepustu pod drogą Parzniewiczka, korytowanie, rozgarnięcie piasku na boisku do siatkówki plażowej przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Woli Krzysztoforskiej, tam inicjatywa dyrektora spowodowała, że to boisko do piłki siatkowej plażowej właśnie przy zespole za chwilę będzie funkcjonować. Dalej wykonywanie robót związanych z równaniem dróg wraz z żwirowaniem w miejscowości Jeżów, Wygoda, koszenie poboczy, tradycyjnie to co mówiłem na poprzedniej sesji, że no, ten operator biedny i tak trzeba to powiedzieć, jak wsiądzie w tą już się wyprostował, maszynę w maju, tak skończy w grudniu, cały czas to trwa i to o czym żeśmy rozmawiali na komisji bodajże budżetu, że no, trzeba poważnie zastanowić się nad zakupem drugiej kosiarki, bo rozległość gminy jest tak duża, że dwie kosiarki naprawdę będą miały co robić i wtedy ta estetyka się poprawi i szybkość przede wszystkim koszenia. Trwają prace przy realizacji remontów dalej w domach ludowych w Kozierogach, Pawłowie Górnym, Woli Rokrzyckiej. Jesteśmy, można powiedzieć, już tak w drugim etapie tej inwestycji, ale jak to w inwestycjach bywa, pojawiają się jakieś tam różne roboty dodatkowe, niedociągnięcia, trzeba coś poprawiać, ulepszać, udoskonalać, dokładać
i tak dalej. No chodzi chyba o to wszystkim, żeby to zadanie wykonać, te remonty wykonać w miarę naszych możliwości finansowych jak najlepiej. Oczywiście tutaj za te pieniądze, które tu odnoszą się do, też do takiej sugestii jakości, za te pieniądze, które przeznaczyliśmy na te remonty, no nie zrobi się budynków z klinkieru, nie zrobi się parkietów najwyższego poziomu, tylko no, trzeba po prostu montować takie, stosować takie materiały, na jakie nas stać. Dalej również trwają prace związane z usunięciem ustawek domowych w Woźnikach, w Bliźnie i to wykonujemy właśnie za zgodą wykonawców przy pomocy innego wykonawcy na tak zwane zabezpieczenie na koszt tego pierwotnego wykonawcy. Może to tak widać powiedziałem, ale tak to wygląda. Jak widać również trwają prace związane z budową Centrum Edukacyjnego w Bujnach. W tej chwili przystępujemy już do odwodnienia tej drugiej części. Tak jak mówiłem, ten teren będzie podniesiony około 30 cm i te wody będą oczywiście spływać powierzchniowo do rowu melioracyjnego, który tutaj spółka zadeklarowała nam oczyścić. W dalszej części tego rowu będzie takie ukształtowanie terenu zbliżone do rowu i z powodzeniem te wody będą opływać. Mało tego, oprócz tego, już mam takie ustalenia z wykonawcą, oprócz tego, ponieważ są tam bieżni, na tej bieżni będą mączki, tak zwane, no, ciekawe nazwa. I w związku z tym wpływem powierzchniowym te mączki mogą być spłukiwane. Dlatego tutaj, by oddzielić to, zastosujemy tam jeszcze meliorację, czyli bezpośrednio z ryniem zbierzemy wody do sączki melioracyjnej i odprowadzimy do rowu melioracyjnego. No oczywiście na ten moment, jak patrzymy na to, wygląda to groźnie, ale spokojnie, tak jak ja zawsze mówię, nie wyciągajmy wniosków w trakcie roku. No widać, że tempo tych prac w ostatnich dniach firma radykalnie zwiększyła, no bo oczywiście termin coraz krótszy. No i oczywiście z uwagi na ostatnie ulewy trzeba znowu firmie wydłużyć o te parę dni ten termin i to będzie około 10 sierpnia i myślę, że te wszystkie argumenty dotychczas występujące się wyczerpały, no chyba, że po 10 sierpnia znowu przyjdą ulewy, to znowu firma będzie to umiejętnie wykorzystywać, zresztą to ma takie prawo w myśl zapisów nie tylko umownych, ale prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych. Dalej wyłoniliśmy w końcu, jak Państwo pamiętacie, dokładaliśmy pieniędzy wykonawcę na modernizację domu ludowego w Stradzewie i oczywiście ten dom ludowy już został jako plac budowy przekazany wykonawcy. Przygotowaliśmy dokumenty do ogłoszenia przetargu na oświetlenia uliczne. Tu już poszliśmy krok dalej, ale to za chwilę dojdę do zamówień publicznych. W miejscowościach Pawłów Dolny, Gomulin Praca, Gąski, część zachodnia i montaż dwóch lamp oświetlenionych przy ulicy Szkolnej w Gomulinie. Dalej trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy świetlicy w piekarni. Długa to procedura, Pani Przewodnicząca, no ale tak to jest z tymi projektami. Trzeba wycofać. Już kilka. Nie da się teraz Pani Radny wycofać, bo umowa podpisana, zobowiązanie. No to by wszystko można. No można jeszcze tu wycofać to oświetlenie z ulicy Szkolnej. Też można. Też można. Tu jeszcze jest umowa nie podpisana. Na ulicy Szkolnej już oświetlenie będzie? Tak. Wiela.
tam gdzieś były brakujące sensacje. Było to weryfikowane. Proszę Państwa, idziemy dalej. Referat gospodarki komunalnej. Nie mylić z referatem gospodarki wodociągów i kanalizacji. Właśnie w tym momencie przemeblowania są wykonywane, bo już kierownik powołany, także referat zaczął funkcjonować w nowym kształcie. Przetarg, uwaga, przetarg na sprzedaż działek pod budowę garaży w Woli Krzysztofolskiej niestety został odwołany z uwagi na nowelizację, zmianę przepisów ustawy o ustroju rolnym. Z czym to się rozumiało? Proszę? Ustawy o ochronie gruntów rolnych. O ochronie gruntów rolnych i leśnych. I tu, proszę Państwa, chodzi o taką sytuację, że 26 maja bodajże ustawodawca zmienił zapis, no i zdecydował, że niestety na gruntach klasy trzeciej nie będzie można budować. Bardzo zła to zmiana. Proszę sobie wyobrazić, że do tych czasów. Wreszcie ktoś pomyślał. No, to jest bardzo źle, ale Państwo posłuchajcie, na czym to będzie polegać. Bo oczywiście będzie, jeżeli będzie klasa trzecia, to będzie można budować, ale gmina najpierw musi stworzyć plan miejscowy. Czyli kolejne wydatki dla nas. Czyli będzie taka możliwość i musimy już dzisiaj pogodzić się z tym, że oczywiście tutaj wnioski, prośby mieszkańców w tym zakresie będą, a ile kosztuje plan, jak długo trzeba to wykonywać, Państwo wiecie. I według mojej opinii to po prostu będzie hamować niestety rozwój. Dotyczy to również terenów w poszczególnych miejscowościach, sołectwa, bo wystarczyło tylko mieć to tak zwane nawiązanie, istniejący budynek, i proszę bardzo, można budować. Natomiast no, w tym momencie niestety nie będzie można, jeżeli chodzi o działkowiczów. Bo jeżeli będzie chciał budować rolnik, to jak najbardziej, ale trzeba to gospodarstwo rolne prowadzić. Także no, ta zmiana trochę tutaj skomplikowała temat i wszystkie gminy właśnie no, muszą wycofywać, umarzać te postępowania w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. No bo tu jest wymóg ewidentny, że jest trzecia klasa, plan miejscowy, czyli nie można wydać decyzji o warunkach zabudowy. I w związku z tymi garażami też trzymaliśmy się z tym, no bo potem oczywiście ci nabywcy mieliby pretensje, bo by się okazało, że nie mogą niestety tam tych garaży budować. Dalej, przetarg na działkę 255 w obrębie Władysławu zakończył się wynikiem negatywnym. Nikt nie płacił wadium, także będę się zastanawiał, co dalej z tą działką, ale najprawdopodobniej no, znowu cenę trzeba obniżyć i może uda się sprzedać. Zamieściliśmy ogłoszenie w prasie w sprawie ogłoszenia przetargu ustawiczonych na dzierżawy działek rolnych włożonych w miejscowościach Mąkolice, Kacprów. Zgodnie tutaj z uchwałami wcześniej przyjmowanymi, przetargi odbędą się 6 sierpnia na te dzierżawy o godzinie 11. Przygotowaliśmy zawiadomienie o zmianie opłat od właścicieli naszych lokali w związku z nową ustawą o utrzymaniu porządku czystości w gminie, bo oczywiście te kwoty się w tej chwili pozmieniają, czyli trzeba w tym zakresie aneksować umowy. Przeprowadziliśmy procedurę postępowania administracyjnego dotyczącego przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej miejscowości Glina. I tu, proszę Państwa, te kontrole no, sprawiają, że jednak no, mieszkańcy nie przyłączają się do tej kanalizacji mimo deklaracji wcześniejszych umownych i w związku z tym jesteśmy zmuszeni takie
postępowanie prowadzić, wydawać decyzję nakazującą wykonanie tego przyłącza i tu w miejscowości Glina dwie osoby właśnie takie decyzje dostały i myślę, że po otrzymaniu tych decyzji no to przyłączenie nastąpi. I dalej referat wodociągu i kanalizacji, słynna tabelka, proszę Państwa, liczne awarie. Nie będę, proszę Państwa, czytał wszystkiego, bo to wynika ze specyfiki tego referatu. Najwięcej prac związanych na usuwaniu awarii na Imerze, na Zasuwie, także to ciągle coś tam się dzieje, doglądanie, wymiana wodomierzy i tak dalej. Także tu jest taka precyzyjna tabelka, można dokładnie sobie odczytać. I oczywiście inne prace związane właśnie z utrzymaniem tych naszych sieci wodociągowych, teraz kanalizacji, nowej oczyszczalni. Powiem, że tutaj w związku z tym, że ten zakres do prac wzrósł, trzeba będzie chyba w najbliższym czasie to zatrudnienie zwiększyć. Natomiast no, zobaczymy, jak to będzie po kontrolach, bo skoro jestem przy tym temacie, proszę Państwa, informuję, że prowadzimy kontrolę w miejscowości Wola Krzysztofowska, jeżeli chodzi o odcięcia od przyłączy sanitarnych. Po ostatnich ulewach były tu oczywiście wielkie narzekania, skargi, że wybija sieci sanitarne. Jak się okazało, kanał deszczowy jest pusty, a niestety nadal wody deszczowe wpływają do sieci sanitarnej. I tutaj mamy takie urządzenie pod tytułem zadymiarka, która no, demaskuje. I oczywiście w ślad za tym mieszkańcy dostają stosowne pisma i muszą po prostu odpiąć się i tą deszczówkę po prostu wprowadzić we właściwy kanał, bo w przeciwnym wypadku no to raz wybijanie, a drugi raz no, szkodzi to eksploatacji naszej oczyszczalni, która musi mieć jakąś tam ilość tego pokarmu, jak będzie za dużo tej wody, to te, jak to się tam nazywa, mikroorganizmy umierają. Dlatego tutaj no, prośba, żeby uświadamiać mieszkańcom, że to jest po prostu w interesie naszym wspólnym, no, bo jeżeli będziemy lekceważyć i nadal wprowadzać te wody do sieci kanalizacyjnej, no to po prostu będziemy wspólnie ponosić koszty. Oczywiście nie chcę tutaj mówić głośno, no, ale to nawet grozi ukaraniem wprowadzanie wód deszczowych do sieci, do kanału Sanita. Także tutaj właśnie w tym temacie referat kanalizacji ma bardzo dużo pracy. Cały czas te kontrole są prowadzone, różne rozmowy. Przy okazji są prowadzone różne narzekania, ale to co mnie cieszy, no, zdecydowana większość z pokorą przyjmuje te wskazówki i w ślad za tym chyba w końcu dokona tego przepięcia, czy odpięcia, bo to chodzi o odpięcie. No i oczywiście podobne prace na wodociągach, na ujęciach, sprzętu referat posiada sporo, dlatego stąd różnego rodzaju naprawy urządzeń, samochodów, ciągników, maszyn i tak dalej. Zamówienia publiczne i tu proszę Państwa przeprowadziliśmy przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych. Umowa została zawarta w dniu 25 czerwca. To postępowanie się przedłużało, ponieważ chcieliśmy to wykonać, przeprowadzić to postępowanie z tak zwanej wolnej ręki, no bo na terenie nie tylko tej gminy, ale powiatu, czyli jedynym takim roznoszącym jest poczta.
I w ubiegłych latach oczywiście tak było, nie było żadnego zarzutu, natomiast no, pojawiła się jakaś tam interpretacja, został złożony protest przez firmę, nie pamiętam w której miejscowości, ale z drugiego krańca Polski i w związku z tym ogłosiliśmy ten przetarg i powiem, że miałem troszeczkę obawy, bo jeżeli ten przetarg wygrałaby firma spoza terenu tutaj powiatu, województwa, no to nieciekawie by się rozwiązała sprawa poczty w Woli Krzysztopolskiej. Ale skończyło się szczęśliwie, ta firma tylko protest złożyła, ale oferty nie złożyła i nadal te świadczenia usług pocztowych będzie prowadzić poczta. Przeprowadziliśmy przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 milionów złotych. Termin zawarcia umowy wyznaczony został na 2 lipca i tutaj najkorzystniejszą ofertę dał bank BGK. Tak. Czyli ten bank, który nam udzielił tej pożyczki wyprzedzającej na tą realizację kanalizacji w Bójku. I oczywiście te 2 miliony złotych dotyczy budowy centrum edukacyjnego w Bójku. Małe postępowanie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 25 czerwca zawarliśmy umowę na dostawę 14 sztuk koszy ulicznych, to jest kwota około 2000 zł. Następcy najkorzystniejsza oferta 3500 brutto. Ogłosiliśmy postępowanie na przeprowadzenie usług introligatorsko-konserwatorskich w archiwach Urzędu Stanu Cywilnego. To musimy robić regularnie co rok. I termin otwarcia ofert zaplanowany na dzień 28 czerwca, czyli dzień dzisiejszy. Również przeprowadziliśmy postępowanie na wykonanie remontu sali dla dzieci w przedszkolu samorządowym w Woli Krzysztopolskiej. Najkorzystniejsza oferta to kwota 22 700 zł brutto. I również ta umowa będzie podpisywana w dniu dzisiejszym. Ogłosiliśmy zapytanie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzyżanów, Gmina Siomki. Termin otwarcia również na dzień dzisiejszy. Chodzi o te przyłącza, które nie zostały wykonane przez wykonawcę z różnych powodów. Natomiast umowa z gminą została podpisana i w związku z tym te przyłącza musimy wykonać. Dalej ogłoszone zapytanie ofertowe na przeprowadzenie deratyzacji osiedla, czyli odszczurzanie Woli Krzysztopolskiej, bo takowe tutaj sygnały, prośby ze strony mieszkańców wpływają i termin otwarcia tych ofert to 3 lipca 2013 roku. Dalej ogłosiliśmy zapytanie na usługę monitorowania i konserwacji systemów monitorowania oraz budowę systemów alarmowych na te obiekty, które są w naszym posiadaniu. Oczywiście mamy umowy zawarte na czas nieokreślony, ale w międzyczasie pojawiła się bardzo dobra oferta, pojawiła się firma, która zadeklarowała prowadzenie tych systemów dużo, dużo taniej. W związku z tym ogłosimy taki przetarg i po wyłonieniu po prostu tą umowę z dotychczasową firmą rozwiążemy w terminie, jak dobrze pamiętam, 3 miesięcy. Chyba że te firmy również złożą oferty korzystniejsze. Tyle ze spraw merytorycznych. Oczywiście, proszę Państwa, to jest tylko wypadkowa tych spraw, które miały miejsce w okresie między sesjami i sesjami, oprócz tego mnóstwo innych spotkań i tak dalej. Także nie jesteśmy w stanie tutaj Państwa poinformować o wszystkich działaniach, jakie w tym okresie podejmujemy, jakie podejmują poszczególne referaty.
I oprócz tych spraw, no, reprezentacja gminy na zewnątrz, jako przewodniczący Związku Komunalnego Gmin w Leszczowie, odbyłem posiedzenie właśnie delegatów związku.